Dobrze, dobrze Was widzieć i tak jak już w dobrym zwyczaju to było, ja również przekazuję serdeczne pozdrowienia ze zboru w Szczecinie, a przede wszystkim od pastora i od zborowników. Musimy przekazywać tam wierzę. Dziękuję bardzo. Przekazujemy też serdeczne pozdrowienia z obozu dla gimnazjistów w Stachach, na którym byliśmy, jak co roku. Też proszę, możemy przekazywać, jak przekazujemy. Tak więc naprawdę cieszymy się w ogóle, że Kościół jest taki, że każdy może przekazać te pozdrowienia, że jednak gdzieś ci ludzie są i jesteśmy razem w tym wszystkim. I cieszę się też, że Kościół jest jednością i całością. Dlaczego to mówię? Dlatego, że to, co dzisiaj się działo na nabożeństwie, jest też częścią mojego kazania. I nawet żona mi powiedziała, dobrze, że już nie powiedziano całego swojego kazania, ale to dobrze, że Duch Święty działa w Kościele i to dobrze, że Duch Święty prowadzi w taki, a nie inny sposób. Ja chciałbym się, jak się modliłem o ten czas, cały czas Duch Święty mówił do mnie osobiście. Czyli Duch Święty mówił o Duchu Świętym. I to jest coś niesamowitego, bo to jest pewna kolej rzeczy w Kościele, że musimy się rozwijać. I ja chciałbym dzisiaj mówić o darze, który jest nam potrzebny, o darze, który jest darem modlitwy, który jest potrzebny Kościołowi. A chcę nam wszystkim i sobie też przypomnieć, że Pan Bóg, że Duch Święty działał już wcześniej w Starym Testamencie. I już w drugiej księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, Pan mówi tak. Patrz, powołałem imiennie Bezalela, syna Uriego, syna Hura, z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym. Napełniłem go Duchem Bożym. Mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zdolnością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota i srebra i miedzi i w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. I wierzę, że wtedy, tak jak mówią pisma, Duch Święty spoczywał na poszczególnych osobach, ale potem, gdy przyszedł czas Kościoła, czas Kościoła Jezusa Chrystusa, Duch Święty został wylany na Kościół. I w Dziejach Apostolskich jest powiedziane, gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt. Ja wiem, że wszyscy może to znacie, ale chciałbym to przypomnieć, jest to bardzo ważne, dlatego, że to jest nasza tożsamość w Chrystusie Jezusie. To jest nasza kościelna tożsamość. Kim jesteśmy tak naprawdę? Czym się różnimy? Dlaczego się uśmiechasz? Dlaczego wiesz, że Twoja modlitwa ma moc? Dlaczego wiesz, że gdy powiesz, słuchaj, ja się może pomodlę o Ciebie, jeśli chcesz, to wiesz, że Pan Bóg zmieni tą sytuację. I to się dzieje. W Dzień Zielonych Świąt byli wszyscy razem, w Dziejach Apostolskich jest to napisane w drugim rozdziale od pierwszego wersetu, byli wszyscy razem w jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazało się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Tak jak im Duch poddawał. W liście do Efezjan jest napisane, w każdej modlitwie, w 6 wersecie, w 18 rozdziale, w każdej modlitwie i prośbie. A wierzę, że mamy takich rzeczy dużo. I próśb, i modlitw. Zanoście o każdym czasie modły w Duchu Świętym. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I tak czuwajcie. Dlaczego jest to takie dla nas ważne? Dlaczego modlitwa w Duchu Świętym jest dla nas ważna? Są dwa sposoby modlenia się. Jeden sposób to sposób taki normalny, ze zrozumieniem, że rozumiemy, co mówimy, modlimy się świadomie, przedstawiamy swoje prośby, dziękczynienie, dziękujemy za coś, albo błagamy Pana Boga. A drugi sposób to modlitwa w Duchu Świętym, modlitwa na językach. I można powiedzieć, że nam, zielonoświątkowcom, nie jest to obce. I nie jest to obce. I dziękować Bogu, że nie, ale wierzę, że warto o tym mówić i warto o tym przypominać, że może nasz umysł jest trochę bardziej ograniczony i nie potrafimy na pewno objąć w pełni naszą myślą, naszym ludzkim rozumem, naszym językiem oddać tego, kim jest Pan Bóg, co Duch Święty chce też przekazać przez nas.
I co Duch Święty przekazuje naszemu duchowi. Nie jesteśmy w stanie czasami tego ogarnąć. I w tym momencie jest potrzebna i pomocna nam modlitwa w Duchu Świętym. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, 26-27 werset jest napisane: podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić i jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha. On wie, jaki jest zamysł Ducha. Bo zgodnie z wolą, z myślą Bożą, wstawia się za świętymi. To jest coś niesamowitego, bo czasami są sytuacje, w których tak naprawdę nie wiemy, o co się modlić i nie wiemy, w jaki sposób stanąć w modlitwie. Nie rozumiemy niektórych sytuacji. I wtedy w niemocy naszej wspiera nasz Duch Święty. Nie wiemy bowiem, o co się modlić i jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. On bada nasze serce. On wie, jakie są nasze zamysły. Czasami stajemy przed Bogiem i mówimy, ja tak czasami mam, Panie, nie wiem, nie rozumiem, Ty wiesz. I zaczynam się modlić na język i Bóg przychodzi i rozwiązuje pewne sytuacje. W 14 rozdziale 1 listu do Koryntian, w 14 wersecie jest mowa, bo jeśli się modlę, mówiąc językami, Duch mój się modli, ale rozum tego nie przystaje. Cóż wtedy? Będę modlił się Duchem? Będę modlił się też i rozumem. Będę śpiewał Duchem, będę też śpiewał i rozumem. Zobaczcie, gdy Duch Święty przychodzi i wstępuje na nas, nie ogranicza się tylko do mówienia. Możemy też śpiewać. Wielokrotnie, gdy na uwielbieniu przychodzi Duch Święty, również mamy możliwość śpiewania Duchu Świętym. Mamy możliwość tłumaczenia tego, co Duch Święty mówi podczas śpiewu. Mamy możliwość śpiewania nowych pieśni, zupełnie nam nieznanych. To jest coś niesamowitego. Wierzę, że Kościół jest do tego powołany. I to nie jest nuda kościelna. Amen? Taka cisza, że... To nie jest nudne. Duch Święty jest pełen ekspresji, pełen takiej żywiołowości. I to, co dzisiaj było mówione, że nasze modlitwy nie idą na marne. One nie są gdzieś tam puszczane mimo uszu. Jakie są korzyści, zapytacie? Po co się modlić w Duchu Świętym? Po co modlić się na językach? To, co jest powiedziane w Piśmie Świętym i to, jak też żyjemy i widzimy, to jesteśmy tak naprawdę zaangażowani w wojnę duchową. I możemy sobie różnie to nazywać, ale no, taka jest prawda. Mamy przeciwnika, którym jest diabeł i my jesteśmy w Bożej armii i walczymy. I prawda jest taka, że czasami nie jesteśmy w ogóle w stanie sami wygrać niczego. Ale po to Duch Święty daje nam możliwość modlenia się. Między innymi w innych językach. Abyśmy mogli wstawiać się za innymi. Tak więc musimy, może to złe słowo, ale myślę, że dobre. Musimy poddać się Duchowi Świętemu, aby pozwolić Mu się modlić przez nas, tak jak On chce, bo On jest mądrzejszy niż my. Przepraszam, że to powiem, ale jest mądrzejszy niż my, niż nasze doświadczenie, niż nasze wszystkie może rzeczy, które już doświadczyliśmy i wiemy. Ta modlitwa pomaga nam, kolejna sprawa, budować naszą duchową siłę. Czasami im więcej modlicie się na językach, czujecie, że Duch Święty zaczyna was podnosić. Może nie macie siły i nagle dostajecie tą niesamowitą moc z góry. I to jest kolejna rzecz, która jest nam potrzebna. To jest tak, jak jest powiedziane u Izajasza i Pan podnosi jak orła, jak młodego orła. I nagle nie masz siły i stajesz w mocy Ducha Świętego i zaczynasz mówić. Zaczynasz opowiadać. Jesteś z ludźmi, modlisz się. My tego często doświadczamy. Ja tego doświadczam na starcie. Podczas jednej ze społeczności przyjechaliśmy, ja byłem też po podróży, byłem zmęczony. I poszliśmy na społeczność i było też mowa o Duchu Świętym. I nagle przychodzi czas usługiwania modlitwy i nagle ja nie mam żadnych problemów, nie jestem zmęczony, mogę iść się modlić. To trwa godzinę. Jak młodego orła? Ja tego nie rozumiem. Ale to czyni Duch Święty. To czyni też modlitwa. Modlitwa również na językach. Jest powiedziane podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I
Ta modlitwa, to co chcę powiedzieć w Duchu Świętym, jest rodzajem takiego też duchowego wytchnienia. Czy ktoś tego doświadczył? Ja tego doświadczyłem. Naprawdę doświadczyłem tego. Że gdy nie mam czasami siły, gdy czasami już nie wiem co, albo nie rozumiem sytuacji, w których jestem, wtedy przychodzi modlitwa w Duchu Świętym, modlę się i nagle czuję się lżejszy, wypoczęty, nagle schodzą ciężary. Sytuacja może się nie zmieniła jeszcze, ale moja perspektywa, perspektywa patrzenia się na Jezusa Chrystusa i bycie z Duchem Świętym, to zupełnie zmieniło moje życie. I myślę też, że kolejną rzeczą jest to, że modlitwa na językach, modlitwa w Duchu Świętym jest formą modlitwy wstawienniczej, najlepszą formą modlitwy wstawienniczej. Bo nawet jeżeli nie wiem, o co się modlić, nawet jeżeli osoba, z którą się modlę, nie powie mi, o co mam się modlić, to Duch Święty wie. Naprawdę wie. I nie wiem, czy tego doświadczyliście, wielokrotnie tego doświadczyłem, że nagle modlimy się i osoba mówi, tak, rzeczywiście to jest mój problem, bo Duch Święty objawia, bo Duch Święty mówi, to trzeba zmienić, ale w tej drodze pomogę Ci i pójdę z Tobą. To jest coś niesamowitego. Gdzie Duch Święty mówi wprost. Doznałem też, pewnie też tego doznajecie, gdy modlicie się, czasami się zdarza, że się budzę w nocy i zaczynam się modlić, bo nie wiem, o co chodzi, i nagle Pan daje mi osobę i widzę tą osobę jako osobę i zaczynam się modlić. Nie wiem, o co chodzi. I miałem taki przypadek, spotkałem się z tą osobą, właściwie zadzwoniłem najpierw do niej i powiedziałem, słuchaj, była sytuacja w nocy, modliłem się o Ciebie, nie wiem, co się stało, nie wiem, co się działo, ale wierzę, że Duch Święty mi położył Ciebie na serce i 2 godziny się modliłem. I ta osoba, taka cisza chwila w słuchawcu, mówi, chwała Bogu, dziękuję, bo tego potrzebowałem, to było bardzo ważne dla mnie. Wtedy coś się działo. I to jest coś niesamowitego, że Duch Święty, modląc się przez nas, posila też innych ludzi. Posila też innych. Nie zabierajmy tego Kościołowi. Nie zabierajmy tego ludziom, którzy są koło nas, naszych przyjaciołom, naszym znajomym. Niech oni wiedzą, że mają w nas wsparcie. Że nie są sami, że to nie jest tylko odpoczynek dla nas, ale to jest też wytchnienie dla nich. Że mogą przyjść i powiedzieć, słuchaj, jest sytuacja kryzysowa, ktoś jest chory, potrzebuje modlitwy. Wesprzesz? Tak. Pomożesz? Pomogę. Tyle, co mogę, to mogę się modlić. Mogę modlić się w Duchu Świętym. Pewnie nie byliście na takich spotkaniach, które się Wam dłużyły, prawda? Żartuję, byliście i na pewno takie się zdarzyły. Ale gdy modlicie się i modlicie, i modlicie, i modlicie, i tak wierzę, że tak, myślę, że do godziny można się tak mocno, żarliwie modlić samemu. Ale potem dochodzi znużenie, zmęczenie, zaczyna nam coś przeszkadzać. Powiem tak, ci, którzy mają możliwość i mogą się modlić w Duchu Świętym, gdy Duch Święty przychodzi, nie czują znużenia i naprawdę mogą się modlić zgodnie z wolą Bożą i bez tego zmęczenia. I to jest coś niesamowitego. Bo co się z nami dzieje? W pierwszym liście do Koryntian jest powiedziane w 14 rozdziale, 14-15 werset. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił też i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał też i rozumem. I naprawdę to tak praktycznie. Łatwiej jest czas spędzić w modlitwie, nawet dłuższej, jeśli modlimy się w duchu. Bo po pierwsze, modlimy się zgodnie z wolą Bożą. Modlimy się o to, co Pan Bóg dla nas chce. Modlimy się też w taki sposób, gdzie się, ja uważam, że się nie męczymy. To jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy zauważyliście, język jest jedynym takim organem, który się niezbyt męczy. To też mężczyźni mają. Do nas odmówi. I powiem tak, że w tym naszym życiu modlitewnym jest czasami różnie. Czasami są zloty, czasami są upadki. Ale gdy, tak jak brat Łukasz dzisiaj powiedział, przychodzi do tego, żeby stanąć jako Kościół w całości, stanąć za kimś i wesprzeć, to modlitwa w Duchu Świętym jest bezcenna. To gdy Duch Święty przychodzi, tak jak dzisiaj jest i tak jak dzisiaj był obecny, nie wiem, czy Wy to wyczuwaliście, ja to czułem bardzo mocno, wierzę, że Duch Święty prowadzi tą społeczność właśnie ku temu, by w ten sposób usługiwać innym.
Zadam pytanie, a dlaczego nie? Zadajesz sobie pytanie, czy ja? Tak, ja ci daję ci odpowiedź teraz, tu. Teraz, Duch Święty mówi, a dlaczego nie? Dlaczego nie ty? Dlaczego nie możesz modlić się o kogoś i powiedzieć, a w imieniu Jezusa Chrystusa przeciwstawiam się temu, tym wszystkim okolicznościom i wierzę, że Bóg je rozwiąże. Jestem za tym, widziałem to i wierzę, że tak jest. Pan Jezus otwierał ślepym oczy. Pan Jezus podnosił chromych. Ja nie jestem w stanie tego pojąć, jak człowiek całe życie, który się nie rusza, nagle wstaje, jego mięśnie zaczynają działać. Wyobraźcie sobie tylko, jak wstajecie z łóżka, jak czasami jest wam ciężko. A on się nie rusza w ogóle, jego noszą. On wstaje, bierze łoże i idzie. On nie potrzebuje rehabilitacji. Rozumiecie? On nie potrzebuje niczego. Po ciężkich złamaniach i kontuzjach dochodzi się po pół roku do stanu takiego normalnego funkcjonowania. A on wstawia łoże swoje, poszcze. Halleluja. I taki jest mój Bóg. Takiego Boga znam, o takim Bogu chcę mówić. Takiego Boga widziałem. Taki był też mój Bóg, gdy mnie uzdrowił. Ja wam mówiłem o moim uzdrowieniu. Dzięki Bogu dalej nic nie robię. To jest cud. Są osoby, które mnie co jakiś czas zawsze pytały, jak tam Waldek? Ja mówię, chwała Bogu, nadal nie Bogu. Amen. I to nie dlatego, żeby sprawdzić, ale też się cieszą tym, co się stało. W czwartek teraz na nabożeństwie pastor Dominik czytał maila, który był wcześniej do zboru wysłany. Pewna dziewczyna pisała, ja nawiązując do tego, co brat Łukasz mówił, chciałbym powiedzieć, że pisała o chłopaku, który miał nieuleczalnego raka, który miał przerzuty już na wątrobę, płuca, zaczynało się coś z mózgiem dziać. I poprosiła różne zbory o modlitwę. I napisała również do nas. I myśmy się modlili, ja byłem też na tych modlitwach. I to nie trwało raz, dwa. Te modlitwy były sukcesywne. I rzeczywiście Kościół się modlił i wstał. I dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że czasami wydaje nam się to bezsensowne, że coś powielamy, coś mówimy. Nie, tak nie jest. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że twoja modlitwa ma moc. Jeżeli wstawiasz się ze szczerym sercem za kimś, to rzeczywistość tej osoby się zmieni. Po 4 miesiącach przyszedł mail i było napisane, jestem Kasia, nie wiem czy to była Kasia, pisałam do zboru i chciałam powiedzieć, że ten mój przyjaciel, o którego się modliliśmy, doznał uzdrowienia. I nie jest chory na raka. I lekarze nie wiedzą, o co chodzi. Ale my wiemy, bo Kościół się modli. Bo Kościół w Kościele, w Jego modlitwie, w Duchu Świętym jest moc. I nie zapominajmy o tym, kochane siostry, kochani bracia. Bo tak czasami się zastanawiam nad tym wszystkim, bo odmawianie modlitw nie jest tylko modleniem się. Mówienie modlitw, to sobie nawet tak zapisałem, pochodzi z twojego umysłu, ale modlenie się pochodzi z twojego serca. Mówienie modlitw pochodzi z twojego umysłu, ale modlenie się pochodzi z serca. Jeżeli serce staniesz za kimś, to nie zapomnisz o nim. To powiesz, tak, będę się modlił. A nawet jak zapomnisz, to sobie nagle czułeś mi, nie modliłem się o czas wesprzeć tego brata albo tą siostrę. I wierzę, że w modlitwie jest moc i jest moc do zmiany. Zmiany naszego życia, zmiany innych ludzi. Zmiany ich życia, zmiany... I nie wierzę w to, że rak jest zwycięzcą. Wierzę, że Chrystus jest zwycięzcą. I że zwyciężył śmierć. I nie wierzę, że na słowo rak zgina się wszelkie kolana, ale z powodu imienia Jezus zgina się wszelkie kolana. Bo On ma moc. I mówię to z całą świadomością tu i teraz. I gdy modlę się też o moją mamę, bo będzie miała poważny zabieg, wierzę, że ma dziurę w oku. I to ten zabieg będzie albo będzie widziała, albo nie będzie widziała. Wierzę, że Bóg ma moc zmienić rzeczywistość. Ja nie wiem jak. Uwierzcie mi, to jest niemożliwe. Ale z nie takich niemożliwych rzeczy Jezus ludzi wyciągnął. I nie wiem jak to będzie, ale wierzę, że tak jak jest napisane w Psalmie 37, 4 werset, rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Gdy Mateusz opisuje Ewangelię, mówi tak,
I wszystko, słowami Jezusa, i wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Dzisiaj, gdy mówię te słowa, wierzę, że jedyną rzeczą, jedyną przeszkodą, aby otrzymać Ducha Świętego, jesteśmy my sami. I nie chcę nikogo oskarżać, ani mówić, że może czegoś nie przeżył i tak dalej. Nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli jesteś przeświadczony, że Duch Święty może do Ciebie przyjść, może do Ciebie przemówić, to otwórz swoje serce. Jedyną przeszkodą, która jest, która może przeszkodzić temu wszystkiemu, jest grzech. Twoje myślenie, że po pierwsze tak się nie da. Albo rzeczywiście grzech, który nie jest odpuszczony. I Ewangelia Marka mówi, jak wy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie. Odpuszczajcie. Jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeżeli nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinienia wasze. Jeśli chcesz być orędownikiem za innymi, jeśli chcesz wstawiać się za innymi, musisz przebaczać. Musisz przebaczać. Bo życie i śmierć są w mocy języka. Niech mój język, niech twój język daje życie. Daje życie, nie daje śmierci. I jeśli jesteśmy tutaj na tym miejscu, jako Kościół Chrystusa i chcemy służyć Bogu. Jeżeli ty jako osoba czasami może nie masz siły, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, że potrzebujesz mocy Ducha Świętego. Potrzebujesz tej mocy z wysokości. Nie swojej, a Jego mocy. Ducha Świętego. Którą daje Chrystus, którą dał Chrystus w Dniu Zielonych Świąt i która jest dla każdego dostępna. Bo Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Niech pije ze źródła, którym ja jestem. A więc dzisiejszego dnia chciałbym każdego z nas zaprosić do tego, by przyszedł i pił ze źródła, jakim jest Jezus Chrystus. By przyjął Ducha Świętego, byśmy mogli się modlić o to, aby Jego życie było zmienione, aby Jego życie modlitewne było przemienione, aby przyszedł Jezus Chrystus w Duchu Świętym i dotknął Go tak, aby zaczął mówić innymi językami, a jeśli mówi, mówię to też do tych, którzy posługują w dar, aby się rozwijał. Kościół nie stoi w miejscu, Kościół się rozwija. Abyś, siostro, bracie, tłumaczyła języki. Abyś zaczął prorokować. Aby się zaczął dziać cuda w imieniu Jezusa Chrystusa. Odpowiadam jeszcze raz. Dlaczego nie? Ja wierzę, że Kościół Jezusa Chrystusa jest wczoraj i dziś ten sam. To jest właśnie ten czas. Czas nawiedzenia Ciebie i Twojego życia przez Ducha Świętego. Wierzę, że ta obecność Boża jest tu, na tym miejscu i jeśli chcesz, byśmy się też modlili o Ciebie, o to, by Duch Święty Ciebie wypełnił, tak to przelewy, żebyś mógł, żebyś mogła wydawać owoce też na zewnątrz, aby też ten Duch Święty, ten Duch modlitwy też spoczął na Tobie, to będziemy się za chwilę modlili. Ja bym poprosił, żebyśmy możemy zagrać jakiś refren? Tam brata mogę poprosić. Łukasz, możemy zagrać jakiś refren? A jeśli ktoś chciałby takiej modlitwy, to będziemy się teraz modlić. To jest czas też dla Kościoła. To jest czas do tego, by Duch Święty był tutaj wśród nas. By też dotykał każdego z nas. Aby przeżywać z Nim nowe, wspaniałe rzeczy. I nie zadawaj sobie pytań, czy to możliwe. Nie znasz to. Boże to da. Boże to da. To nie ma znaczenia. Powstanie może. Będziemy się modlić.